Natomiast pary są super. W parze to jest tak przyjemnie zazwyczaj. Chyba, że para jest toksyczna, to wtedy ludzie mogą mieć więcej problemów, ale no w parze raźniej, jeżeli jest okej. Okay. W parze jest raźniej i im jesteśmy starsi, to też tych par jest coraz więcej. My jesteśmy w parach. No i są różne pary, ale są także super pary. Super para to nie jest po prostu para. Mieliście kiedyś znajomych ze studiów. To był Krzysiek, a dajmy tę, już Anię wymęczymy. To był Krzysiek i to była Ania. Wasze super ziomki, super się bawiliście, fajnie było na studiach, znacie się, już 10 lat się znacie w ogóle. I Krzysiek i Ania są razem. I Krzysiek i Ania nie mają już imion. Nie ma Ani i nie ma Krzyśka. To są oni. Oni mówią tylko w liczbie mnogiej. My. Więc wyobraźcie sobie, że chcecie iść z Krzyśkiem i za nią się umówiliście i jeszcze, nie daj Boże, przychodzicie sami na to spotkanie, bo akurat w ogóle w tym czasie nie macie partnera. Jesteście sami, to są wasi znajomi. Super para najpierw jest w szoku. W życiu super par nie ma ludzi, którzy żyją pojedynczo. Wszyscy w życiu super par są w parach i mają ładne psy. Nie ma w ogóle ludzi bez psów i bez pary. Muszą się skonfrontować z tym, że wy stoicie sami i siedzicie z nimi sami i nikogo więcej nie ma. Super para będzie wam bardzo długo opowiadała o wielu bardzo ciekawych rzeczach, które robią razem. My lubimy, my nie lubimy, my jemy, my nie jemy, my śpimy, my nie śpimy, my jedziemy, my nie jedziemy. Nie ma już ich osobno. Super para jest też wyposażona w bardzo dużo super gadżetów, jak przystało na super parę. Super para ma taki odkurzacz, co sam jeździ po mieszkaniu. Jak on się nazywa? Rumba ten odkurzacz się nazywa. Wasze mieszkanie jest tak małe, że odkurzacz Rumba by się rozjebał po minucie, no nie? A u nich jedzie, jedzie odkurzacz Rumba, jedzie, jedzie, wraca za pół godziny. I zawsze mają czystą podłogę, a mają dwa psy i jednego kota z palucha. Super para ma rośliny antysmogowe. Bo super para kiedyś paliła papierosy, ale błagam, kiedy to było. Teraz absolutnie jest jakby mają w sumie super rośliny. Super para jest klasyczna, jest wyprasowana, ma czyste włosy, miękką skórę, ma takie ubrania szaro-niebieskie, jakby się ubierała w chibo. Super para wygląda tak samo w ogóle, upodabnia się do siebie. Super para... Jest jej przykro, że siedzicie sami. Super para natychmiast chciałaby rozwiązać ten problem. Otwiera jakiś w ogóle książkę adresową różnych znajomych, których powinniście natychmiast poznać, żeby było dobrze. Bo super para jest dobra w środku, ale zaczyna być bardzo dziwna i opresyjna. I tak patrzycie na tą super parę i chcieli, myślicie sobie, hej, chodź, może coś zrobimy dzisiaj razem. Super para nie, super para ma specjalny zegarek, który odmierza puls, czas, kroki i zegarek super pary nagle dzwoni i mówi, że super para musi iść do domu, bo musi przespać 8 godzin i jest już w takiej fazie, zaraz będzie w fazie snu, więc czekacie, aż super para zaśnie przy stole. I tak... Hej, super paro, może chociaż się najebiemy, cokolwiek, cokolwiek, jak kiedyś. Nie, teraz tylko napar z czystka, super para, nie, nie, nie. Super para to już tak się nie bawi. Super para przecież wstaje do pracy i was informuje o tym, bo tak jakbyście wy nie wstawali do pracy. Wy po prostu jesteście żoną bogacza, jakby nie, nie jesteście żoną, bo nie macie, no po prostu macie super dużo pieniędzy. Też chodzicie do pracy, ale... Macie inne potrzeby. I teraz kończycie takie spotkanie i nie wiecie, co robić, bo z jednej strony albo jest dla was świat super par, do którego trochę nie należycie, albo co, znaleźć młodszych znajomych, ale młodsi znajomi, nie wiem, używają Snapchata, robią sobie jakieś jakby koty z twarzy, też jakby jest bardzo dużo różnych wyzwań technologicznych, żeby z nimi złapać kontakt, więc człowiek może się poczuć trochę samotnie.